Witam Cię, człowieku rozumny. Nazywam się Dawid Mysior, to jest program Sprawki Okiem Katolika. Dzisiaj w programie. Dwa ostatnie lekarstwa zostawione przez Maryję w Fatimie, a ekumenizm. Czy to, co wydarzyło się w kościele niemieckim 3 dni temu, rzeczywiście zgodnie z nazwą akcji oznacza, że miłość zwyciężyła? Nasza cotygodniowa wycieczka po globie. Papież zwraca się do środowisk LGBT. Dawid, powiedz na tym kanale coś pozytywnego. Zanim przejdziemy do rzeczy, bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają finansowo rozwój tego programu. Tutaj nie ma reklam. Ten program, ten kanał YouTube'owy, cała moja praca publicystyczna rozwija się w oparciu o wsparcie finansowe widzów. 11 czerwca zostanie odprawiona msza święta w intencji o Boże Błogosławieństwo dla wszystkich wspierających moją pracę publicystyczną. Jeżeli jest ktoś jeszcze, kto chciałby dołączyć do grona patronów tego programu, to szczegóły, jak można to zrobić, znajdują się pod tym filmem. Jeszcze raz wszystkim bardzo dziękuję. Teraz przechodzimy do rzeczy. Jest 13 maja. Na dzisiaj przypada 105. rocznica objawień Matki Bożej w Fatimie. Matka Boża w Fatimie mówi nie tylko o pokoju na świecie, ale w dużej mierze dotyka tematu zbawienia dusz ludzkich. Dzieciom prezentowane jest piekło, Matka Boża mówi o czyśćcu oraz w jakiś sposób prezentuje dzieciom tajemnicę nieba. Mówi też, że Pan Bóg na te czasy przewidział 2 ostatnie lekarstwa. I tymi lekarstwami jest nabożeństwo do Niepokalanego Serca Najświętszej Maryi Panny oraz różaniec. Różaniec, który należy odmawiać codziennie. Minęło 105 lat i dzisiaj mamy Kościół katolicki przesiąknięty tematem ekumenizmu. Zgodnie z zaleceniami Soboru Watykańskiego II, teraz przeczytam, sposób formułowania wiary katolickiej żadną miarą nie powinien stać się przeszkodą w dialogu z braćmi. Czy te tematy jakoś się łączą? Chciałbym zadać Wam taką zagadkę. Jaki temat szczególnie należałoby omijać, jeżeli nie chcielibyśmy kłaść, powiedzmy, kamienia niezgody pomiędzy na przykład katolików a protestantów? Jaki jeden temat może być kością niezgody i wielką przeszkodą do jedności pomiędzy katolikami a, jak nazywa ich Sobór Watykański II, naszymi braćmi, czyli protestantami? Czy nie jest to właśnie nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny? Czy możemy więc powiedzieć, i teraz pytam zupełnie serio, czy możemy powiedzieć, że powszechne zjawisko, które widzimy w Kościele katolickim, czyli ekumenizm, nie jest przypadkiem powodem przemilczania czegoś, co Pan Bóg na te czasy dał nam jako, jak to zostało powiedziane w Fatimie, ostatnie lekarstwo, nabożeństwo do Najświętszego Serca Maryi Panny oraz różaniec. Siostra Łucja miała prosić Boga o wyjaśnienie, skąd wzięła się liczba 5 pierwszych sobót miesiąca. I w dniu 29 maja 1930 roku, w święto Wniebowstąpienia Pańskiego, w godzinie nocnej adoracji, Pan Jezus odpowiedział siostrze Łucji przez wewnętrzne natchnienie. Moja córko, przyczyna tego jest prosta. Istnieje 5 rodzajów zniewag i bluźnierstw rzuconych na Niepokalane Serce Maryi. 1. Bluźnierstwa przeciw Niepokalanemu Poczęciu. 2. Bluźnierstwa przeciw jej dziewictwu. 3. Bluźnierstwa przeciw jej boskiemu macierzyństwu, którego odmawiają, tym samym nie uznając jej jako matki ludzi. 4. Bluźnierstwa tych, którzy starają się publicznie złożyć w sercu dzieci zniewagę, czy pogardę, czy nawet nienawiść wobec Matki Niepokalanej. 5. Obelgi tych, którzy obrażają ją bezpośrednio w jej świętych obrazach. Punkt 3 mówi, że jeżeli ktoś nie uznaje boskiego macierzyństwa Matki Bożej i odmawia jej tytułu Matki Ludzi, to bluźni. Czy przypadkiem nie oznaczałoby to, że protestanci bluźnią według objawień fatimskich? Tymczasem 105 lat po tych objawieniach, co dzisiaj w Kościele katolickim mówi się o protestantach? I tak naprawdę nie chodzi tylko o protestantów, bo no, w islamie również na przykład nie uznaje się boskiego macierzyństwa Matki Bożej, tam nie uznaje się w ogóle Jezusa. I również ekumenizm, co chyba nie było jednak pierwotnym zamiarem Soboru, gdzie mowa była chyba o chrześcijanach, dzisiaj coraz częściej słowo ekumenizm używane jest również w kontekście dialogu z innymi religiami, nie tylko chrześcijańskimi. Chciałbym Wam teraz pokazać dosyć niepokojący obrazek, moim zdaniem, ze świątyni katolickiej w Indiach, gdzie pewien jezuita, ojciec Vinci Di Mello, zaprosił muzułmanów, aby modlili się w jego kościele podczas Ramadanu. Natomiast tam pojawił się taki, powiedzmy, problem, że
Dla muzułmanów zaproszonych do tego kościoła katolickiego krucyfiks okazał się przeszkodą, aby pomodlić się w tym kościele. Natomiast nasz ksiądz okazał się na tyle pomysłowy, że zaproponował, aby pomodlili się w takim razie tyłem do krucyfiksu. Alhamdulillahi Rabbil Alameen Ar-Rahmanir Rahim Malik Yawmiddin. Według informacji w internecie, nie umiem ich potwierdzić, ponieważ nie znam arabskiego, fragmenty, których używano do tej modlitwy, to są wycinki z Koranu, które rzucają klątwy na chrześcijan i Żydów za to, że nie uznają Allaha i wyznają fałszywe religie. Na mediach społecznościowych w Indiach pojawiło się sporo kpin z kościoła katolickiego, że tak dosyć obrazowo i wprost pozwolono tutaj muzułmanom pokazać pewną część ciała, krucyfiksowi oraz tabernakulum. O sprawę został zapytany kardynał Oswald Gracias, to jest arcybiskup Bombaju, który wypowiedział się w ten sposób. Dialog międzyreligijny jest jednym z priorytetów Kościoła katolickiego. Papież Franciszek w trakcie swojej wizyty w Abu Zabi dał nam dobry przykład tego, jak Królestwo Boże może być rozprzestrzeniane. To są wydarzenia sprzed dosłownie kilku dni. W tym samym czasie w Bombaju, podobno jeszcze w dwóch innych kościołach, muzułmanie mogli z okazji Ramadanu pomodlić się. W jednym z nich nawet rozdzwoniły się wszystkie dzwony z okazji tej modlitwy. Wcale bym się nie zdziwił, gdyby w którymś z moich widzów teraz nastąpiła taka reakcja, że jakiegoś uproszczenia tutaj chyba ja próbuję dokonać. Najpierw mówię o Fatimie, pokazuję różaniec, potem o protestantach, teraz nagle pokazuję muzułmanów, przecież tak naprawdę ekumenizm miał dotyczyć tylko chrześcijaństwa i tak dalej. Chciałbym zaprosić Was do tego, żebyście rozumowo zastanowili się, czy ekumenizm nie jest źródłem, jednym z największych źródeł tak naprawdę zamieszania w głowach ludzi. Jak tak naprawdę można twierdzić, że cokolwiek jest prawdą, prawdą zamkniętą, ostateczną, prawdą objawioną, jednocześnie mówiąc, że coś, co jest kompletnie sprzeczne z tą prawdą, nie jest wcale nieprawdą i że mówienie tak to byłaby chyba w ogóle mowa nienawiści. Na czym tak naprawdę polega ekumenizm? O jakim dialogu może być mowa pomiędzy prawdą a fałszem? O jakim dialogu tutaj może być mowa? No więc tak naprawdę mowa może być o dialogu opartym na humanizmie, rozumianym w ten sposób, że człowiek jest w centrum. My, to czy my się lubimy, czy podamy sobie rękę, czy jakoś bratersko, jakoś tak pójdziemy ramię w ramię, jest dużo ważniejsze niż jakieś tam nasze prywatne wierzenia. Jeden się modli na różańcu, drugi się modli tam z pupą wystawioną do krucyfiksu, za przyzwoleniem zdawałoby się miejscowego biskupa, a na pewno na zaproszenie księdza z tego kościoła, jezuity, o którym tutaj była mowa. I w tym miejscu chciałbym Was poprosić o komentarz, żebyście napisali szczerze, co podpowiadają Wam Wasze rozumy i nie chcę tutaj niczego sugerować. Moje zdanie jakby już tutaj przedstawiłem, natomiast pytanie brzmi, czy istnieje według Was teraz w kościele katolickim większe źródło dezorientacji, większe źródło jakby zamętu, większy gwałt na rozumie człowieka niż ekumenizm. Przynajmniej ekumenizm przedstawiany w taki sposób, jak dzisiaj się go przedstawia. Czy nie jest źródłem wielkiego zamieszania, wielkiej dezorientacji człowieka, nauczanie jakby rozumu ludzkiego, że masz przyjąć pewną prawdę, prawdę objawioną. Jeżeli będzie trzeba, to masz nawet oddać życie za tę prawdę. Jednocześnie masz jakoś w rozumie uznać, że treści zupełnie sprzeczne, zupełnie odwrotne od tej prawdy, też są jakoś prawdą. I że ten Bóg, który objawił tę prawdę tutaj, również chce tamtych wyznań, które mówią odwrotnie, a nawet no, w wielu miejscach chcą tam powiedzmy zabić ciebie, co się dzieje na świecie. Natomiast ty masz jakoś uznać, że to wszystko da się jakoś połączyć. Masz jednocześnie mieć postawę taką, że oddasz życie za myślenie, że 2 plus 2 jest 4, ale nie możesz myśleć, że 2 plus 2 nie jest 5. I na pewno też nie możesz na przykład wyprowadzać z błędu kogokolwiek albo przekonywać. Bo dzisiaj w kościele się już raczej mówi, że nie nawraca się innowierców. Nie można nawracać Żydów, protestantów. To byłby akt jakiegoś takiego, powiedzmy, akt agresji względem tamtych ludzi.
Więc mamy jakby rozprzestrzeniać Królestwo Boże, jak tutaj zresztą powiedział ten arcybiskup z Bombaju, poprzez właśnie, no nie wiadomo za bardzo. Jestem ciekaw waszej opinii. Jak wy rozumiecie ekumenizm i czy widzicie jakieś inne może źródło dezorientacji? Bo ja na ten moment uważam ekumenizm za największe źródło, największy gwałt na rozumie katolików, który utrudnia, bardzo utrudnia tak naprawdę wejście głębiej w to wszystko i uznanie, że to jest jedyna prawda. Dopiero jeżeli uznamy, że to jest jedyna prawda i wszystko inne jest nieprawdą, no chyba dopiero wtedy tak naprawdę można zacząć tę przygodę, powiedzmy, zwaną pobożnością katolicką, wiarą katolicką. Kochani, to byłoby wszystko w tej pierwszej sprawce. Na koniec tej sprawki przypominam, że dwa ostatnie lekarstwa, które Pan Bóg dał ludzkości na ten czas teraz, to jest nabożeństwo do Najświętszej Marii Panny oraz różaniec. Warto o tym pamiętać, warto podjąć praktykę pierwszych 5 sobot miesiąca i warto codziennie, chyba nawet można powiedzieć, że trzeba, codziennie odmawiać różaniec. To wszystko w tej sprawce, idziemy do kolejnej. Również 10 maja tego samego dnia, w którym ci muzułmanie tam w Indiach modlili się z pewną częścią ciała odwróceni do krucyfiksu, w kościele niemieckim nastąpiła w 80 parafiach akcja, kumulacja takiej akcji Liebe gewinnt, czyli miłość zwycięża. Akcja błogosławieństwa par homoseksualnych przez księży odbyła się już po raz drugi. Pierwsza jej edycja miała miejsce w 2021 roku. Finansowany przez Episkopat Niemiec portal katolisch.de opisuje wydarzenie z dużym entuzjazmem. Zajrzyjmy też na stronkę Liebe gewinnt. To jest co prawda po niemiecku, natomiast data 10 maja jest zrozumiała. Tutaj mamy też materiał wideo, na którym widać biskupa. To jest biskup Luger Scheppers, który akurat tutaj wizytuje u dwóch gejów. Natomiast poniżej mamy mapkę wszystkich miejsc, w których odbyły się te ceremonie, powiedzmy, błogosławienia par homoseksualnych przez księży. W tym momencie może warto, żebym przypomniał, że 20 maja, czyli równo za tydzień, w Kolonii w Niemczech odbywa się proces księdza Oko. Tam państwo niemieckie będzie skarżyć księdza Oko i dwóch innych profesorów za to, że napisał swój materiał o mafii lawendowej. Proces sądowy został zainicjowany przez księdza Rotę, który tutaj w akcji Liebe gewinnt, czyli miłość zwycięża, również odgrywa ważną rolę. Akcja Liebe gewinnt, miłość zwycięża, jest w podobnym duchu jak Out in Church, czyli akcja, którą również w kościele niemieckim zorganizowano w zeszłym roku, gdzie ponad 100 osób związanych z kościołem katolickim, to byli księża, również osoby zatrudnione w parafiach, zrobiło coming out, mówiąc, że są homoseksualistami, transseksualistami, biseksualistami itd. Na ten temat materiał nakręciła niemiecka telewizja ARD, w którym to materiale Kościół katolicki przedstawiony jest jako zacofana homofobiczna instytucja, która wreszcie musi nadążyć za duchem czasu. Do zmiany nauczania Kościoła katolickiego odnośnie homoseksualizmu nawołuje droga synodalna w Niemczech, Der Synodale Weg. To jest herezja, którą potępiło na szczęście kilkudziesięciu biskupów na całym świecie, w tym arcybiskup Stanisław Gondecki, którego list do kościoła niemieckiego zainicjował, można powiedzieć, liczne na całym świecie potępienia drogi synodalnej przez biskupów. Natomiast szef episkopatu Niemiec, biskup Betzing, wydaje się być niewzruszony i zdeterminowany, by wraz z całym kościołem niemieckim wreszcie nakłonić kościół katolicki do nadążenia za duchem czasów. Posłuchajmy jeszcze wypowiedzi jednej z kobiet, która jest współorganizatorką akcji Miłość Zwycięża. Jest wiele specyfikacji i zasad, których nieprzestrzeganie jest czymś zupełnie normalnym. Wierzę również, że jest to możliwość i wielka siła tego Kościoła, że może on przyjąć tę różnorodność, że pozostanie jednym pomimo swojego zróżnicowania w formie ekspresji. Po akcji błogosławieństwa par homoseksualnych przez księży w około 80 parafiach niemieckich, czyli akcji Liebe gewinnt, nie za bardzo na razie słychać jakieś głosy potępienia dla tej akcji ze strony Kościoła. Trudno się temu dziwić, zważywszy na treść listu, który papież Franciszek napisał do Jamesa Martina, tęczowego jezuity, który przedstawił papieżowi pytania od katolików tęczowych. O tym powiem w czwartej sprawce, natomiast teraz zapraszam na trzecią, czyli naszą cotygodniową wycieczkę po globie. Spójrzmy, co się wydarzyło w ostatnich dniach.
Stany Zjednoczone. Nowy Jork. James Cromwell, znany aktor i działacz na rzecz praw zwierząt, we wtorek 10 maja przykleił w proteście rękę do rady lokalu Starbucks w Nowym Jorku, mówiąc, że firma pobiera wyższe opłaty za roślinne alternatywy dla mleka krowiego. Organizacja People for Ethical Treatment of Animals, czyli PETA, Ludzie dla etycznego traktowania zwierząt, umieściła w mediach społecznościowych nagranie wideo pokazujące 82-letniego Cromwella ubranego w koszulkę z napisem Uwolnić zwierzęta i wyrażającego na głos swoje obawy. Aktor znany jest z filmów takich jak Babe, Świnka z klasą oraz Jan Paweł II, gdzie zagrał krakowskiego kardynała Adama Sapiehę. Klienci Starbucksa płacą więcej za napoje, jeśli proszą o roślinną alternatywę dla mleka. Nie ma ku temu powodu innego niż chciwość. Czy przestaniecie pobierać wyższe opłaty za wegańskie mleko? Kiedy przestaniecie zgarniać ogromne zyski, podczas gdy cierpią klienci, zwierzęta i środowisko? Przedstawiciel sieci przyznał, że niemleczne alternatywy dla napojów często wiążą się z dodatkową opłatą. Jest tak podobnie jak w przypadku innych usług, takich jak dodatkowe espresso lub syrop, a ceny różnią się w zależności od rynku. Klienci mogą jednak bezpłatnie dodać odrobinę beznabiałowego mleka do kawy parzonej, mrożonej, kawy na zimno i americano. Wynika z oświadczenia firmy. Aktor potępił też oddzielanie krów od cieląt, a następnie spożywanie mleka, które służyłoby do ich karmienia. Krowie matki płaczą za swoimi niemowlętami przez wiele dni. Te matki muszą raz po raz znosić stratę dziecka. Cierpią nie mniej niż ludzie. Cromwell oderwał rękę od blatu około pół godziny po rozpoczęciu protestu. Pozostajemy w stanie Nowy Jork. Uważający się za kobietę, mężczyzna, skazany za torturowanie i zabicie 4-letniego chłopca, został po cichu przeniesiony do więzienia dla kobiet. Christopher Crazy King odsiaduje wyrok dożywocia. King przyznał się do znęcania i zamordowania 4-letniego Millsa Dobsona w 2014 roku. W ciągu 3 tygodni transseksualista regularnie bił go po głowie klamrą od paska, podpalał i zamykał na mrozie. Sekcja zwłok wykazała, że chłopiec nie jadł od tygodni. King przyznał się także do torturowania go gorącą kratką od piekarnika. Po aresztowaniu King próbował zrzucić winę na zachowanie chłopca. Stawał się coraz trudniejszy, napisał. Podczas procesu poinformował sędziego, że obawia się, iż służba więzienna zmusi go do obcięcia włosów. A jak powiedział jego obrońca, włosy są bardzo ważne dla jego tożsamości jako osoby transpłciowej. W styczniu gubernator Nowego Jorku, Kathy Hochul, wprowadziła prawo pozwalające więźniom wybrać miejsce, w którym zostaną uwięzieni, na podstawie deklarowanej przez nich płci. Przeniesienie Kinga do placówki dla kobiet odbyło się po cichu. W systemie Departamentu Więziennictwa stanu Nowy Jork King otrzymał nowy numer identyfikacyjny, który określał go jako kobietę i odróżniał go od starego, męskiego numeru identyfikacyjnego. Taka polityka doprowadziła do tego, że kobiety są zamykane w celach z brutalnymi mordercami i przestępcami seksualnymi, którzy identyfikują się jako osoby transpłciowe. Kara Dansky, przewodnicząca amerykańskiego oddziału Międzynarodowej Deklaracji Kobiet, wskazuje na niedawne ciąże w więzieniu dla kobiet w New Jersey, a także napaści seksualne, które miały miejsce w kobiecej części wyspy Rikers Island, po tym jak transseksualni więźniowie płci męskiej zaatakowali zatrzymaną kobietę w łazience. Niektóre kobiety zgłaszają, że muszą spać na zmiany, pilnując więźniów płci męskiej, aby chronić siebie i siebie nawzajem. W odpowiedzi na ujawnioną w ubiegłym tygodniu opinię Sądu Najwyższego, odrzucającą wyrok Roe kontra Wade z 1973 roku, działacze aborcyjni wezwali do powszechnego zakłócania katolickich mszy. Kościoły katolickie w całych Stanach szykowały się na niedzielne ataki, a konserwatywne prawnicze towarzystwo Tomasza Morusa ostrzegało, że będzie chętnie reprezentowało każdy kościół lub osobę wierzącą, która wystąpi na drogę prawną przeciwko aborcjonistom, zakłócającym nabożeństwa. Z kolei prokurator generalny Virginii, Jason Mayares, oświadczył, prawa obywatelskie wierzących w Virginii nie zostaną naruszone przez żaden motłoch. Działacze aborcyjni zdewastowali w trakcie minionego weekendu kilka świątyń katolickich i ośrodków wsparcia dla kobiet w ciąży. Największe poruszenie medialne wywołała jednak akcja aborcjonistów w Nowym Jorku. W sobotę 7 maja doszło do protestów przed zabytkową 143-letnią katedrą Świętego Patryka w Nowym Jorku, podczas gdy obrońcy życia odmawiali różaniec po łacinie, w języku kościoła,
Zwolennicy aborcyjni krzyczeli „Dziękujemy Bogu za aborcję” i unosili transparenty z hasłami takimi jak „Aborcja to opieka zdrowotna” i „Aborcja to prezent”. Jedna z uczestniczek symulowała aborcję za pomocą lalek. Obejrzyjmy fragmenty nagrania. Zabijam swoje, to przekleństwo, dzieci. Zabijam dzieci. Zabijam, przekleństwo, dzieci. One mnie terroryzują. Śpiew tłumu. Dziękujemy Bogu za aborcję. Dziękujemy Bogu za aborcję. Dziękujemy Bogu za aborcję. Dziękujemy Bogu za aborcję. Skończcie te, przekleństwo, modlitwę. Ona, przekleństwo, nie działa. To, tutaj kolejne przekleństwo, nie działa. Jeśli Bóg zamordował syna, to dlaczego ja nie mogę? Księże, wychodź, synu. Porozmawiajmy sobie. Musimy sobie, przekleństwo, porozmawiać. Dlaczego ksiądz terroryzuje moją, tu przekleństwo, macicę? Ksiądz Brian Graby z Katedry Świętego Patryka skomentował demonstracje proaborcyjne podczas poniedziałkowego programu w Fox News. Wyjaśnił, że sobotni protest był całkowicie inny niż zwykle. Zazwyczaj podczas pierwszosobotniej mszy i procesji różańcowej pojawia się tylko niewielka liczba protestujących zwolenników zabijania dzieci. Tym razem przyszło ich prawie 100. Ksiądz Graby dodał, że w ostatnich dniach pojawiło się kilka groźb zbombardowania i spalenia kościoła. Konferencja Episkopatu Stanów Zjednoczonych wezwała katolików w całym kraju do wspólnego postu i odmawiania różańca w intencji zniesienia prawa aborcyjnego. 13 maja, czyli dzisiaj, przypada główny dzień wspólnej modlitwy. Argentyna. Arcybiskup Hector Aguer w mocnych słowach o Watykanie i papieżu. Wytrwałe szydzenie przez papieża z tych, którzy bezpiecznie zachowują wiarę, jest zdumiewające, oszałamiające i niepokojące, napisał 3 maja na portalu Rorate Celi emerytowany argentyński arcybiskup Hector Aguer. Hierarcha zauważa, że papież Franciszek oczernia katolików jako rygorystycznych faryzeuszy i sprzeciwia się Pismu Świętemu oraz magisterium Kościoła. Według arcybiskupa relatywistyczny moralizm papieża Franciszka redukuje wiarę, moralność i duchowość do kantowskiego praktycznego rozumu, a papieskie przemówienia wyraźnie wymykają się prawdą wiary i skupiają się wyłącznie na nowych paradygmatach, uderzających w tych, którzy starają się naprawdę wiernie żyć tym, co otrzymali. Co gorsza, nowe paradygmaty proponowane przez obecny pontyfikat podporządkowują się dyktatowi nowego porządku świata, zarządzanego przez masonerię i finansowanego przez międzynarodowy imperializm pieniądza. Od dawna wiadomo, że Watykan jest ulewem masonów, którzy pomagają sobie nawzajem wspinać się na najbardziej wpływowe stanowiska, zgodnie z tajnymi paktami, które charakteryzowały tę sektę od jej początków. Paktami, które były wielokrotnie potępiane przez papieży, którzy ostrzegali przed niebezpieczeństwem, jakie ten odwieczny wróg Kościoła Świętego niesie dla porządku społecznego, opartego na prawie naturalnym oraz dla podtrzymania i rozwoju wiary w życiu narodów, pisze argentyński hierarcha. Wspomina też słowa Pawła VI, który powiedział, że dym szatana wszedł do domu Bożego, dodając, że uwodzicielski duch soboru pojawia się ponownie, tym razem z samego wzgórza watykańskiego. Arcybiskup Hector Aguer to emerytowany biskup diecezji La Plata w Argentynie. Wcześniej był biskupem pomocniczym Buenos Aires, diecezji, której ordynariuszem był ówczesny arcybiskup Jorge Bergoglio. Kilka dni temu, zwany tęczowym jezuitą, ojciec James Martin wysłał do papieża Franciszka pytania, które najczęściej zadają mu tzw. katolicy LGBT. Na przykład, co według papieża jest najważniejszą rzeczą, jaką o Bogu powinny wiedzieć osoby LGBT? Odpowiadając na pytania, papież rozpoczął od tego, że wyraził poparcie dla akcji ojca Jamesa Martina Outreach, czyli wyciągnięcie ręki, program pomocy dla osób LGBT. Papież po wyrażeniu poparcia dla tego projektu zaczął odpowiadać na pytania. Na pytanie, co osoby LGBT powinny przede wszystkim wiedzieć o Bogu, powiedział, że Bóg jest ojcem i nie wypiera się żadnego ze swoich dzieci, a stylem Boga jest bliskość, miłosierdzie i czułość. Na tej drodze można znaleźć Boga. W odpowiedzi na kolejne pytanie ojca Martina, co powiedziałby papież do katolików LGBT, którzy doświadczyli w kościele odrzucenia? Papież odpowiedział, chciałbym, żeby rozpoznali, że to nie jest odrzucenie przez kościół,
a jedynie przez niektórych ludzi w Kościele. Kościół jest matką i powołuje do siebie wszystkie swoje dzieci. Weźmy na przykład przypowieść o zaproszonych na ucztę. Byli wśród nich sprawiedliwi, grzesznicy, bogaci i ubodzy, itd. Kościół selektywny, kościół czystej krwi, nie jest świętą matką kościołem, lecz raczej sektą. Z jakiegoś powodu kościół bardzo wpisuje się w retorykę neomarksizmu. Neomarksizm dokonuje naprawdę prymitywnego i banalnego uproszczenia, manipulacji, która mówi, że jeżeli ty nie zgadzasz się z czymś, co robi albo mówi drugi człowiek, to ty odrzucasz tego człowieka. Oczywiście jako katolicy jesteśmy powołani do tego, żeby kochać ludzi i nie potępiać żadnego człowieka. Natomiast jesteśmy również powołani do tego, aby potępiać i nienawidzić wręcz grzechu i błędu. I te dwie rzeczy, wbrew tej naprawdę prymitywnej manipulacji, nie są ze sobą sprzeczne. Odrzucenie czyichś poglądów, nazwanie grzechu grzechem, nazwanie błędu błędem nie oznacza wcale braku tolerancji dla człowieka, braku miłości dla człowieka. Jest to prymitywna manipulacja, którą stosują środowiska neomarksistowskie, lewica na całym świecie i Kościół z jakiegoś powodu, tutaj akurat piórem papieża Franciszka, wpisuje się w tę manipulację, wprowadzając niestety znowu zamęt w rozumach ludzkich. Kościół naprawdę nikogo nie odrzuca, natomiast grzech nazywa grzechem, a grzesznika grzesznikiem. Nie ma w tym odrzucenia osoby, nie ma w tym odrzucenia człowieka. Co więcej, Matka Kościół naucza, że uczynkiem miłosierdzia, pierwszym uczynkiem miłosierdzia, jak przecież sam papież mówi, stylem Boga jest miłosierdzie. Pierwszym uczynkiem miłosierdzia względem duszy jest grzeszników napominać. Czy to nie jest szokujące, że na tym słowie miłosierdzie zbudowana została cała ta współczesna nauka o tym, żeby w ogóle nie nauczać o grzechu, dlatego że grzesznicy będą wtedy się czuli niedobrze, a to jest sprzeczne z miłosierdziem. Podczas gdy zajrzymy do katechizmu Kościoła katolickiego, pierwszym uczynkiem miłosierdzia jest napominanie grzeszników. Bardzo warto sobie takie rzeczy w głowie, w rozumie prostować, dlatego że tej manipulacji jesteśmy poddawani już naprawdę długo i to ze wszystkich stron. Że jeżeli nazwanie czegoś grzechem spowoduje negatywne emocje u osoby, która się tego dopuszcza, to jest brak miłosierdzia. Przecież to jest tak prymitywna manipulacja, a jednak bardzo rozprzestrzeniona. Nawet tutaj niestety piórem Ojca Świętego jakby zostało znowu dołożone. Trochę kamyków do tego ogródka, że tak to ujmę. Może brak tutaj czujności, może trochę brak uznania dla geniuszu, który stoi za takimi ideologiami. Bo wiadomo, kto stoi za tymi ideologiami. To jest geniusz. I on potrafi naprawdę podtykać ludziom takie różne sposoby formułowania czegoś, że trzeba naprawdę wyjątkowo mocno używać rozumu, zdrowego rozsądku, żeby te manipulacje móc rozkładać. I wtedy one rzeczywiście objawiają się jako dość prymitywne. Lewica używa bardzo konsekwentnie od kilkudziesięcioleci tego, jakby się zastanowić, jednak bardzo prymitywnego skrótu myślowego, a jednak jest w nim coś, co łapie miliony, jeżeli nie wiem, setki milionów ludzi na całym świecie, że jeżeli ty nazywasz coś grzechem, to ty odrzucasz tego człowieka, ty go nienawidzisz, ty go maltretujesz, ty go wykopujesz za drzwi, ty negujesz jego prawo do życia. I to nie jest prawda, więc na pytanie ojca Martina, co powinno mówić się katolikom LGBT, którzy czują się odrzuceni przez Kościół, żeby przestali czuć się odrzuceni przez Kościół, gdyż nie są odrzuceni przez Kościół. To chyba byłaby może trochę bardziej zgrabna odpowiedź. Nikt nie odrzuca katolików LGBT. I chyba właściwszą może rzeczą było im tutaj powiedzieć, że czujecie się odrzuceni, ponieważ ktoś wam wyprał mózg. Nikt was nie odrzuca. Jeżeli chcecie być katolikami, to musicie uznać całe nauczanie Kościoła. Natomiast takie sygnały do tych środowisk są coraz rzadsze i to potem skutkuje tym, co dzieje się w kościele niemieckim, że jakby z pokolenia na pokolenie rośnie. To jest pycha, niesamowita pycha, że skoro ja czuję się tutaj niewłaściwie, to muszę zmienić tę instytucję, muszę wywrzeć taką presję, żeby nagle ta instytucja powiedziała, że się myliła przez 2000 lat. A jak na przykład któryś ksiądz napisze coś negatywnego
o tych środowiskach, to go po prostu pozwiemy i spróbujemy wsadzić do więzienia. Moim zdaniem trochę szkoda, że papież Franciszek w tym tonie odpowiedział ojcu Jamesowi Martinowi. Natomiast no, rzeczywistość jest taka, jaka jest. Trzeba nam mężnie i z podniesionym czołem jakoś w tych czasach się znaleźć, zachować wiarę, zachować pobożność i przypominam to, co było w pierwszej sprawce, że lekarstwem na te czasy jest nabożeństwo do Najświętszej Maryi Panny oraz różaniec. To wszystko w tej sprawce, idziemy do ostatniej. Czasami od moich widzów słyszę takie wezwania, żeby mówić więcej rzeczy pozytywnych. Jeżeli podpisujesz się pod tym apelem, to byłbym bardzo wdzięczny, gdybyś napisał w komentarzu przykład takiej rzeczy pozytywnej. Co tak naprawdę macie na myśli? Wy, moi kochani widzowie, którzy piszecie o tym, że może trochę przewaga jest tutaj rzeczy negatywnych. Wszystko, co dotyczy Pana Boga, jest rzeczą bardzo pozytywną. Królestwo Niebieskie to jest rzecz bardzo pozytywna. Wszystko, czego naucza Kościół katolicki w swoim tradycyjnym nauczaniu, jest rzeczą bardzo pozytywną. Rzeczą bardzo pozytywną jest to, że możesz iść do spowiedzi. Prawdopodobnie dzisiaj, wczoraj bardzo dużo ludzi odbyło dobrą spowiedź. To jest rzecz bardzo pozytywna i prawdopodobnie to jest takie ludzkie widzenie tych spraw, ale aniołowie, święci cieszą się w takim momencie, kiedy ktoś idzie do dobrej spowiedzi. Pozytywne jest to, że bardzo dużo ludzi dzisiaj, wczoraj, przedwczoraj odmówiło różaniec. To jest coś bardzo pozytywnego. Mówienie o rzeczach dobrych na świecie może mieć dwojaki skutek, bo może rzeczywiście kogoś zmotywować. Fajnie, że w Stanach teraz najprawdopodobniej dojdzie do cofnięcia fikcyjnego zupełnie i bardzo złego prawa aborcyjnego. Chyba fajnie, to takie kolokwialne słówko, że możliwe, że kandydatem na prezydenta USA będzie katolicki gubernator Florydy, Ron DeSantis. To chyba też dobrze, że w Polsce nie ma prześladowania chrześcijan, takiego, jakie jest w wielu miejscach świata. I mówię tu o takim prześladowaniu, nie że tam komuś ktoś przykrość sprawił, tylko o obcinaniu głowy na przykład. To jest chyba dobre. Rzeczy w ten sposób pozytywnych oczywiście można by podawać przykłady. Natomiast poddaję pod dyskusję tutaj, czy taka potrzeba, żeby szukać pocieszenia w jakichś tam przejaśnieniach, przejawach czegoś pozytywnego na świecie, nie wynika jednak z pewnego błędu. I tutaj bardzo proszę, żeby się nie gniewać na mnie, jeżeli ktoś uważa, że się mylę. Pan Jezus powiedział, na świecie ucisk mieć będziecie, ale nie lękajcie się, jam zwyciężył świat. Więc to, że będziemy mieć tutaj ucisk, że będzie ciężko, myślę, że nie mamy dzisiaj dużo bardziej ciężko niż miewali katolicy w różnych miejscach na świecie w minionych wiekach. Pozytywne jest to, że jeżeli słuchasz tego mojego programu, to prawdopodobnie żyjesz. Jeżeli żyjesz, to masz jeszcze czas. Masz czas na to, żeby oddać się w niewolę Najświętszej Maryi Pannie. Oddać się Jezusowi przez pośrednictwo Najświętszej Maryi Panny. Masz jeszcze czas, żeby modlić się jak najgoręcej, żeby Maryja zainterweniowała we wszystkich twoich sprawach życiowych, żeby pomogła ci wyrzec się tego, czego powinieneś się wyrzec, żeby pomogła ci wyprostować te sprawy, które są do wyprostowania. To jest coś bardzo pozytywnego. Masz jeszcze czas, żeby poważnie potraktować to, co powiedziała Matka Boża w Fatimie, że Pan Bóg daje dwa lekarstwa. Nabożeństwo do jej niepokalanego serca oraz różaniec. Natomiast tych z was, którzy dotarli do tego momentu programu, za co bardzo dziękuję, bo to już prawie końcówka, chciałbym poprosić, żebyście napisali w komentarzu, co jest tym czymś pozytywnym, co warto powiedzieć. Mam nadzieję, że na przykład będziemy mogli za tydzień powiedzieć coś pozytywnego, że ksiądz profesor Dariusz Oko wygrał swój proces w Niemczech. Natomiast będę wdzięczny za każdą sugestię. Jaka według was publicystyka katolicka w wykonaniu osoby świeckiej jest dzisiaj potrzebna? Będę wdzięczny za każdy komentarz. Kochani, bardzo wam dziękuję za uwagę. Życzę błogosławionego weekendu. Jeżeli Pan Bóg pozwoli, następny program Sprawki Okiem Katolika w najbliższy wtorek. To wszystko na dzisiaj. Człowieku rozumny, trzymaj się, nie łam się i bardzo, bardzo ci dziękuję za twój czas. Z Panem Bogiem.